Witam Państwa na czerwonej kanapie. Dzisiaj gości z nami pani Maria Krasucka, pani wicedyrektor zespołu szkół nr 3 w Włocławku. Dzień dobry, witam pani. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Mario, na początek chciałem zapytać o coś aktualnego, czyli wyróżnienie od pana marszałka województwa. Za jakie dokonania? No, to wyróżnienie zostało przyznane za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Takiej kategorii zostało przyznane. To znaczy? To znaczy no, przede wszystkim za całokształt pracy na rzecz różnych osób, społeczności, stowarzyszeń, instytucji. Jest to też, nawiązuje to przede wszystkim do charakteru mojej pracy, bo pracuję w szkole, która jest specjalistyczna, gdzie mamy styczność z osobami niepełnosprawnymi. No i wiadomo, że oprócz swoich obowiązków również angażujemy się w różną działalność na rzecz tej społeczności i całego jej otoczenia. Ale tam była bardzo duża grupa osób, z tego co pamiętam, to chyba 130 kandydatów. Tak, ale to było 16, o ile dobrze pamiętam, chyba kategorii, także akurat na tą kategorię było no, kilkanaście osób. Dużym zaskoczeniem była ta nagroda? No sporym, tak, dlatego że no, to jest bardzo duże wyróżnienie, przede wszystkim nie tylko dla mnie, ale również i dla całej tej instytucji, które wokół naszej szkoły, czy w ogóle z nami, ze mną, z moją osobą mają styczność. Więc no, myślę, że rzeczywiście została wyróżniona cała ta działalność taka społeczna na rzecz tych osób najbardziej potrzebujących. To chyba dało też takiej energii do kolejnych inicjatyw, do kolejnych działań, tak? No oczywiście, że tak, no bo zresztą nagrody akurat tu w tym obszarze, jeżeli chodzi o moją osobę, nie są potrzebne, bo wiem, że warto realizować różne przedsięwzięcia na rzecz takich osób i ja bardzo chętnie wchodzę w takie różne działania, a przy okazji też zachęcam innych. Staram się motywować i w jakiś sposób wzbudzać chęć do działania wśród innych osób, które są współpracują na przykład ze mną. A także pani współpracuje od kilku lat z lokalną grupą działania do rzecz Głowiączki. Jakie projekty państwo teraz realizują i będą realizować? To znaczy tak, moja znajomość właśnie z lokalną grupą działania tutaj z Chocenia rozpoczęła się dosyć tak przypadkowo poprzez kontakty z osobami, które tutaj bardzo w tym stowarzyszeniu działają. No i zaczęliśmy współpracować w ramach realizacji różnych przedsięwzięć wspólnych na właśnie obszarze tej działalności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze ekonomii społecznej. I są to projekty przede wszystkim z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, ale nie tylko, bo również staramy się angażować w przedsięwzięcia ogłaszane w konkursach przez Urząd Marszałkowski. Także ta działalność tutaj właśnie jest wspierana poprzez te projekty, ale również inne przedsięwzięcia wspólne, które dotyczą tej działalności czy między stowarzyszeniami, czy instytucjami na obszarze tutaj edukacji, na przykład osób niepełnosprawnych. No właśnie, taka kluczowa teraz, kluczowe inwestycje, kluczowe projekty na ten rok. W ostatnim, no my akurat jeden, w sumie dwa skończyliśmy wspólnie realizować, bo ja reprezentuję i zespół szkół, ale również jestem członkiem stowarzyszenia jednego, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Skończyliśmy realizację projektu z programu operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego promocji tutaj informacji na temat Zakładu Aktywności Zawodowej. Skończyliśmy też z lokalną grupą działania projekt dotyczący podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym osób niepełnosprawnych pochodzących z terenów wiejskich. Także te projekty się skończyły z końcem roku 2011. Rozpoczynamy dosyć duży teraz w tej chwili, od stycznia następny kolejny projekt, który przeszedł całą tą procedurę konkursową w programie operacyjnym Kapitał Ludzki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ogłoszony był przez ten Regionalny Ośrodek. Jest to tytuł projektu Chcemy być potrzebni, twórcze zajęcia zawodowe. Dofinansowanie, które uzyska lokalna grupa działania, to jest ponad 300 tysięcy, 340 tysięcy dokładnie. Z tego
ponad 50 tysięcy pójdzie na specjalistyczny sprzęt, który będzie wykorzystywany na zajęcia, które będą prowadzone dla osób, które będą zrekrutowane, bo w tej chwili prowadzona jest rekrutacja do tego projektu. Jakie wymogi trzeba spełnić? To znaczy, to przede wszystkim grupą docelową są to osoby w wieku od 15 lat wzwyż, górna granica to jest 65 lat, więc przede wszystkim młodzież, osoby dorosłe, osoby z otoczenia tych osób, czyli na przykład mogą być to rodzice. Na pewno będziemy też również przekazywać informacje do stowarzyszeń działających na terenie czy lokalnej grupy działania, czy powiatu włocławskiego i miasta Włocławka o tym projekcie i zachęcać do udziału. Bardzo dużo osób, potencjalnych beneficjentów, właśnie jest w zespole szkół numer 3, bo to są uczniowie na poziomie ponadgimnazjalnym, którzy pochodzą z powiatu włocławskiego i z terenu to są mieszkańcy lokalnej grupy działania, czyli gmin, które należą do tego stowarzyszenia. Więc już jest duże zainteresowanie, ale ja bym chciała tutaj, nie wykluczam wszystkich innych zainteresowanych, bo jeżeli będzie już ustalony harmonogram spotkań i realizacji tych działań, to wtedy będziemy chcieli, żeby jak największa grupa skorzystała z wsparcia, które będzie oferował ten projekt. Projekt nie jest typowo informacyjny, bo to są konkretne działania dotyczące modułów zawodowych i wsparcia specjalistycznego, psychologiczno, socjoterapeutyczno, doradczo-zawodowego. Skoro jesteśmy już przy osobach niepełnosprawnych, to mam takie pytanie, czy uda się w Choceniu wybudować ośrodek dla osób niepełnosprawnych? No, staramy się coś takiego tutaj dalej kontynuować. Ja nie ukrywam, że nie jest to działanie na pół roku czy rok. Na pewno jest to przedsięwzięcie na dużą skalę. Dużo się udało zrobić właśnie dzięki programom z Unii, bo projekt ze stowarzyszeniem Oligo wzbudził zainteresowanie gminy Choceń i lokalnej grupy działania do rzecz Głowiączki. I właśnie przyczynił się do tego, że wójt gminy Choceń przekazał już działkę pod budowę tego specjalistycznego ośrodka dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, bo to nie tylko będzie dotyczyło osób niepełnosprawnych, ale również będzie w takim ośrodku na przykład możliwość zapewnienia opieki dla osób chorych i niepełnosprawnych, całodobowej. Więc projekt, który był tutaj realizowany ze Stowarzyszeniem Oligo, można zmienić coś na lepsze, właśnie dotyczył prawnego wsparcia, jak należy zorganizować zakład aktywności zawodowej, jakie procedury trzeba spełnić. No, my ten projekt zrealizowaliśmy, tu się urodziła właśnie taka inicjatywa przekazania nieruchomości. W tej chwili już napotykamy na kolejne bariery i są jakieś trudności w tym, żeby wybudować. Natomiast badanie i w ogóle realizacja przedsięwzięcia kolejnego projektu dotyczącego promocji i przekazania informacji na temat zakładu aktywności zawodowej i między innymi takiego specjalistycznego ośrodka spowodowało zainteresowanie gmin i są pewne inicjatywy, które będą na pewno pomagały w tworzeniu zakładu aktywności zawodowej i powstania takiego ośrodka. No, nie ukrywam, że czekamy na też inne rozwiązania, które mogłyby pomóc w budowie na przykład takiego ośrodka, bo wcześniej w rozdaniach z regionalnego programu, z tak zwanych projektów twardych, była możliwość na pozyskania środków z Unii na budowę nawet takich przedsięwzięć. W tej chwili te środki już się skończyły. Może być tak, że będziemy, tak jak na przykład są przedsięwzięcia w Polsce realizowane, na przykład Fundacja Anny Dymnej, czy po prostu zbierze się grupa ludzi dobrej woli, która przekaże, podejmie inicjatywę i będziemy stopniowo. No, to niestety odwlecze się też w czasie, ale ja nie mówię, że taka inicjatywa nie jest niemożliwa do zrealizowania. Jest to możliwe do zrealizowania. W tej chwili podjęto kroki ku temu, żeby szukamy osoby, która by na przykład nam projekt stworzyła takiego specjalistycznego ośrodka właśnie w tym miejscu. No, zbieramy też sygnały od osób, które chciałyby, czy instytucji, które chciałyby na przykład w jakiejś formie tworzyć ten ośrodek. Także to jest cały czas jeszcze bardzo gorący temat. Ale dalej nie widać raczej końca. No, ja nie mogę, nie można tutaj oczekiwać od takich inicjatyw, że będziemy widzieć zaraz koniec. To nie jest budowa na przykład jakiegoś domu jednorodzinnego, czy nawet chociażby budowa Orlika.
bo to są zupełnie inne przedsięwzięcia, gdzie od razu mamy na przykład założone jakieś już, mamy jakiś plan cel, sztywny. Plan i tak dalej, sztywny. To jest inicjatywa społeczna, więc takie inicjatywy mogą być realizowane bardzo szybko albo też trwają w czasie, szczególnie taka związana z budową. Musi być grupa osób, która będzie chętnie wspierała to i każdy, nawet każda mała cegiełka, która będzie dołożona do takiej inicjatywy, będzie cenna. I nie możemy mówić o końcu, bo może to się budować w długim czasie, ale cel po jakimś tutaj tym określonym czasie jednak zostanie osiągnięty i powstanie to. Jeżeli będzie grupa tych osób takich uparcie dążących do tego, żeby to powstało. Właśnie, a jak wygląda jeszcze współpraca z Oligo, który też bardzo aktywnie właśnie działa na tym polu? Jak najbardziej się ta współpraca cały czas dobrze układa i rozwija, bo stowarzyszenie cały czas działa w obszarze tutaj wspierania osób pod kątem rehabilitacji, wsparcia specjalistycznego, zajęć i tak dalej. Współpracuje z zespołem szkół, wszystkimi instytucjami, które skupiają wokół siebie osoby niepełnosprawne, rozwija tą współpracę i jak najbardziej również swoimi drogami, ścieżkami wydeptuje tutaj, chce pozyskać osoby zainteresowane, instytucje, które mogą być zainteresowane taką inicjatywą, podjęciem. Także tutaj ta współpraca jak najbardziej. Samo stowarzyszenie oczywiście, tak jak ma w swoich założeniach, działa na potrzeby, jest to organizacja społeczna i działa w kierunku wspierania osób niepełnosprawnych. My też ze względu na i lokalna grupa działania do Rzecza Zgowiączki, jak również i zespół szkół, bardzo tutaj ściśle ze sobą współpracujemy. Także mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych osób chętnych chciało pomóc właśnie w rozwijaniu tych kolejnych inicjatyw i budowy właśnie tego ośrodka specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Choceniu. No i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy już, jak będzie Pani mogła nas poinformować o tym, że ten ośrodek zmierza właśnie ku końcowi. No mam taką nadzieję. Ja myślę, że te inicjatywy, różne inicjatywy, nie tylko właśnie dotyczące specjalistycznego ośrodka, ale również wszelkich działań, które mają na celu wspierać osoby z niepełnosprawnościami, osoby z obszaru tego wykluczonych społecznie, no będziemy tą działalność jak najbardziej rozwijać w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że jak i zespół szkół numer 3 z Włocławka, stowarzyszenia Oligo, Popatrz na mnie, ty i ja, czy tutaj lokalna grupa działania, będziemy zacieśniać współpracę w kierunku jak najlepszych tutaj rozwiązań. Również mam nadzieję. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była Pani Maria Krasucka, wicedyrektor zespołu szkół numer 3 we Włocławku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.